Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wydaje mi się, że będziemy mieli bardzo ciekawy temat. Również uważam, że prezentacja jest bardzo ciekawa. Dzień dobry, ja mam na imię Piotr Merks. Jestem orędownikiem szczepień, oczywiście wszyscy z Was na pewno mnie znają. Dlatego też postanowiłem dzisiaj przygotować dla Państwa bardzo ciekawy webinar. Myślę o tym, co wszystkich pasjonatów szczepień, a do takich dzisiaj tak naprawdę ten webinar jest skierowany. Będziemy sobie mówić o koadministracji. Muszę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że w momencie, gdy tutaj przygotowywałem się na ten webinar, cały czas dostaję różne wiadomości dotyczące właśnie, czy można połączyć jedną szczepionkę z drugą, czy pacjent może mieć jedną z drugą albo z trzecią, więc cieszę się, że jest duże zainteresowanie. Będąc dzisiaj tutaj z Wami, też chciałbym Was zachęcić do odwiedzania dedykowanej strony, którą starałem się dla Was, dla farmaceutów stworzyć. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, dobrze słychać i jak gdyby mamy dobre połączenie i wszystko jest w porządku. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o naszą magiczną stronę, ja serdecznie Państwa zachęcam do oglądania generalnie naszej strony Farmaceutki Szczepią, którą Państwu pokażę. To jest strona, która jest dedykowana dla farmaceutów. Na tej stronie znajdziecie wszystkie aktualności dotyczące szczepień i tego, co się dzieje, standardy, wytyczne. Również mamy bardzo, moim zdaniem, intuicyjnie podzielone zakładki zarówno dla aptek, informacje w kontekście jak otworzyć punkt dla tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, ale też to, co wydaje mi się jest super i cały czas o co walczymy, żeby było na bieżąco. I te pytania, które Państwo w ramach naszego forum facebookowego wysyłacie, mianowicie wszystkie aktualne kwestionariusze, również w kilku językach, bo też Państwo mnie o to prosili, więc ja staram się na bieżąco te kwestie tutaj regulować. Szanowni Państwo, również raporty różnego rodzaju, które są dostępne, ale nie tylko, również poradniki, które też Państwo tutaj znajdziecie, które są w formach PDF do ściągania, wytyczne i nie tylko, to wszystko się znajduje na naszej stronie po to, aby proces szczepień w Polsce w aptekach oczywiście przebiegał sprawnie, ale żeby też mieć taką stronę, w której generalnie wszystko się znajduje na bieżąco. Staramy się cały czas aktualizować. Jeśli pojawiają się jakieś pytania, oczywiście też zapraszamy na forum o takiej samej nazwie Farmaceuci Szczepią, gdzie możecie dołączyć po podaniu prawa wykonywania zawodu. Oczywiście chcemy mieć tylko tam profesjonalistów, chodzi o farmaceutów. Moi drodzy, więc gwoli takiego szybkiego wstępu, ja jeszcze raz serdecznie wszystkich bardzo pozdrawiam i strasznie się cieszę i mam nadzieję, że dzisiaj będzie Was bardzo dużo, bo jak widzę, sezon w pełni i widzę, że coraz więcej pytań w tym zakresie do mnie jest skierowane. Szanowni Państwo, dzisiaj mam bardzo fajną prezentację, to jeszcze tak gwoli podsumowania i te wszystkie pytania, mam nadzieję, które mi zadawaliście na czacie w ramach też grupy, będziemy sobie dzisiaj omawiali.
więc mam nadzieję, że jest dobre połączenie. Jeśli tak, to oczywiście serdecznie Was zapraszam również do zadawania pytań. Te pytania odpowiemy na koniec, jak przeprowadzę Państwa przez dzisiejszą prezentację. Mamy, niby wydaje się, że mamy mało slajdów, ale okazuje się, że żeby to wszystko omówić w miarę sensownie, ze zrozumieniem, trochę czasu musimy na to poświęcić. Szanowni Państwo, więc ja już dzielę się w takim razie ekranem i pokażę Państwu moją dzisiejszą prezentację. Wydaje mi się, że bardzo ładna i estetyczna, ale też porusza super temat, mianowicie co można z czym łączyć, bo te pytania ciągle padają, więc stwierdziłem, że skoro mamy początek właściwie sezonu, no właściwie może nie początek, ale już dosyć zaawansowany sezon szczepionkowy, wiem, że dużo aptek do mnie pisze i chcecie to robić i wykonywać, więc wydaje mi się, że trochę wiedzy klinicznej w zakresie koadministracji będzie dla Was przydatne. Moi drodzy, czy koadministracja jest dozwolona i czy wolno? Oczywiście, że wolno. Takich pytań otrzymuję całą masę, też na Messengerze i nie tylko, i na forum, czy można połączyć jedno z drugim i tak dalej. Dzisiaj sobie to wszystko jak gdyby omówimy. Pierwsze pytanie, czy jest to bezpieczne? Oczywiście można podczas bezpiecznej, podczas jednej wizyty w aptece podać kilka preparatów. Nie ma to jak gdyby tutaj z tym najmniejszego problemu. O tym musicie pamiętać. Muszę Państwu powiedzieć też, żebyście się też nie denerwowali, ponieważ te doświadczenie, co z czym podać, kiedy i czy wolno, czy nie wolno, ono przyjdzie z czasem, zdobywacie dużo doświadczenia, wykonując praktycznie te szczepienia w codziennej praktyce, więc też, że tak powiem, wraz z konsumpcją tej usługi w kontekście Waszych umiejętności, coraz więcej, prawda, takich pytań się pojawia, ale też coraz więcej odpowiedzi będziecie już mieli w swojej głowie. Ja tak naprawdę jestem troszeczkę, tylko staram się być takim narratorem, żeby Was naprowadzić na właściwą drogę. Moi drodzy, więc jedynie tak naprawdę indywidualne przeciwwskazania, czyli takie, o których prawdopodobnie pacjent wie i prawdopodobnie nam powie podczas wywiadu, one tylko tak naprawdę zabraniają nam tego, żeby podać kilka szczepionek jednocześnie, prawda? Więc musimy zawsze mieć jak gdyby to w głowie, że naprawdę jak gdyby ryzyko jest bardzo niskie. O tym będę też mówił, bo ja wiem, że dużo barier w kontekście tego, że no, część farmaceutów jeszcze pomimo posiadanych kwalifikacji boi się wykonywać szczepionek, wynika po prostu z tego braku doświadczenia. To jest zupełnie, proszę Państwa, zupełnie jak w życiu codziennym. Z większą chęcią wykonujemy rzeczy, na których się znamy. To jest tak jak zupełnie prowadzenie samochodu, prawda? Ta osoba, która już jeździ bardzo dużo tym samochodem, chętniej, bezpieczniej, prawda? I z większym entuzjazmem lubi tą czynność wykonywać. Część osób, która jest dopiero świeżutka, oni z reguły mają trochę więcej problemów z uwagi na to, że to doświadczenie jest zdobywane. Więc dokładnie powiedzmy sobie, przyrównujemy sobie dzisiaj nasze szczepienia do tego, że jeździmy takim samochodem i teraz jesteśmy w pełni zaangażowani w zdobywanie naszej wiedzy klinicznej. I to jest oczywiście ważne. Dlaczego z perspektywy powiedzmy pacjenta jest to dobry kierunek i dlaczego powinniśmy starać się w jednej wizycie, oczywiście to, co jest możliwe, skumulować? Dlatego, ponieważ w tym momencie wiemy o tym, że Polska nie jest najlepszym krajem w kontekście, prawda, rekomendacji szczepień czy chęci do zaszczepienia się, więc jeśli jest jak gdyby możliwość podania więcej, wykorzystajmy każdą szansę. Ja muszę tutaj podkreślić też jasno, że jak Państwo wiecie, dużo jest bardzo fake newsów w internecie i niektóre są tak bzdurne, że aż się w głowie nie mieści, a szczególnie postanowiłem tu przycytować jedną, która pojawiła się pod tym webinarem, mianowicie dotyczącą, moi drodzy, tego, czy szczepionki mają badania kliniczne. No większego nonsensu, moi drodzy, naprawdę już w ostatnim czasie nie słyszałem. No oczywiste, że wszystkie mają, dlatego są dopuszczone do obrotu i dlatego się nimi szczepi. Co jeszcze? Oczywiście, kiedy robimy to wszystko w jednym razie, zmniejszamy jak gdyby natężenie ruchu i możemy, prawda, mniej mieć obciążeń w kontekście administracyjnym czy logistycznym, bo to niestety się z tym wiąże, to jest powiedzmy najmniej przyjemna, przynajmniej dla mnie, część to jest właśnie ta, której muszę to wszystko gdzieś udokumentować, prawda, w naszym systemie. To jest zawsze dla mnie najbardziej obciążające. Największą frajdę, nie wiem jak wy, ale tym się jeszcze podzielicie prawdopodobnie pod koniec tego wykładu, czy też lubicie, prawda, wbijać igłę. No dla mnie to jest fascynujące, muszę Państwu powiedzieć, że z perspektywy wbijania igły jest to dla mnie zupełnie nowy kontakt z pacjentem i zupełnie nowa możliwość. Moi drodzy, dlaczego nawiązałem do strony Farmaceuci Szczepią? Ponieważ tam na stronie w zakładce dla farmaceutów znalazły się rekomendacje ekspertów na 2024 rok w kontekście koadministracji szczepionek osobom dorosłym, prawda?
I teraz, moi drodzy, co jest bardzo ważne? Więc naszym kluczem tak naprawdę w kontekście tego opracowania było to, żeby podczas każdej wizyty lekarskiej była konieczność przeanalizowania oczywiście dostępu do, lekarz ma dostęp do dokumentacji medycznej, chodzi o to, żeby określić grupę ryzyka pacjenta. No oczywiście moim marzeniem by było to, żeby również farmaceuta miał taką opcję, z uwagi na to, że u nas naprawdę przez apteki przewija się dziennie bardzo wiele osób i byłaby to duża szansa w kontekście programu profilaktycznego, ale dzisiaj będę miał dla Państwa niespodziankę, mianowicie opracowaliśmy z zespołem ekspertów narzędzie, które dla tych Państwa, którzy będą chcieli skorzystać z darmowej licencji, podam link do strony, opiszę to narzędzie i Państwo generalnie będziecie mogli skorzystać do takiego promptera, który będzie pokazywał Państwu, które osoby są w grupie, ryzyka. Więc to jest taki, powiedzmy, dodatkowy smaczek na dzisiejszy wieczór, który też obiecałem dzisiaj sobie, że Państwu pokażę. Pracowaliśmy nad tym sporo czasu, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe. Moi drodzy, oczywiście też dzisiaj skupimy się w dużej części nie tylko na grypie, ale również na pneumokokach, z uwagi na to, że to jest dosyć ciekawe. Nie wiem, jakie Państwo macie obserwacje, ale ja z takim byłem zadziwiony, ponieważ no, u mojego syna w szkole rozpoczęto szczepienia na HPV. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ wszyscy, mam wrażenie, się rzucili na te szczepienia HPV, ale jak pamiętam, jeśli chodzi o grypę, COVID czy inne szczepienia zalecane, nie do końca rodzice byli przekonani, co było dosyć ciekawe. To czemu jest taka różnica pomiędzy, prawda, HPV a na przykład grypą czy pneumokokami? Pomimo, że tak naprawdę największe żniwo zakażeń i tak naprawdę zgonów, niestety zbierają choroby zakaźne, a nie do końca nowotwory, prawda? Więc to jest dosyć ciekawe, czemu tak bardzo rodzice boją się nowotworów, a tak naprawdę nie zwracamy uwagi na klasyczne choroby zakaźne. Moi drodzy, więc co tak naprawdę jest zalecane? Okazuje się, że na jednej wizycie możemy zrobić całkiem dużo. Grypę, COVID, pneumokoki, RSV, czy krztusiec, prawda, tutaj mówią szczepionce przeciwko tężcowi, błonnicy, krztuściowi, czyli taki kombo. Muszę Państwu powiedzieć jeszcze taką dosyć, powiedzmy, ciekawą rzecz. W kontekście, nawet ja wiem, że to się wydaje dużo, niemniej jednak myślę, że zadajcie sobie teraz pytanie z tyłu głowy, jak to zrobić, żeby podać rzeczywiście tak dużo szczepionek? Jakie są wytyczne, jak to zrobić w ogóle? Prawdopodobnie teraz brakuje nam wyobraźni, ale dzisiaj to wszystko sobie przerobimy, więc zostańcie z nami i, prawda, będziemy o tym dalej mówić. Moi drodzy, oczywiście powiedziałem, że też dzisiaj troszeczkę opowiem o tych zaleceniach. Chodzi o to, że ja jak gdyby dokument jest dosyć obszerny, więc postaram się go zbriefować w sposób krótki, zwięzły go omówić. Myślę, że to będzie prostsze. Webinar będzie dostępny również później, można go będzie sobie odtworzyć, jakby ktoś dla tych osób, które nie chcą do końca czytać. Więc moi drodzy, więc kobiety w ciąży, tutaj głównie, prawda, szczepienie ciężarne w trzecim trymestrze ciąży, przeciw oczywiście tężcowi, błonicy, które można przeprowadzić równocześnie z COVID-19 i grypą. To jest jedna z naszych wytycznych. To jest, co ciekawe, jeśli chodzi o jakby to podać, bo chyba tu trzeba mieć dosyć dużo wyobraźni, więc też w ramach wytycznych stworzyliśmy taką wskazówkę, że możemy podać w różne kończyny lub z zachowaniem minimum 3 cm odstępu pomiędzy miejscami, gdzie mamy zamiar dokonać iniekcji. Proszę Państwa, oczywiście kluczowym elementem i wydaje mi się to, czego bardzo brakuje, to jest edukacja pacjenta oczywiście w zakresie zagrożeń zdrowotnych, jeśli chodzi o zakażenie układu oddechowego, czy też oczywiście brak edukacji w zakresie tego, że szczepionki są rzeczywiście bezpieczne. No niemniej jednak, jak wiecie, też nasze środowisko, nie tylko lekarskie, czy farmaceutyczne, czy pielęgniarskie, jest bardzo podzielone w kontekście skuteczności szczepionek. No oczywiście są to bzdury i brednie, tak jak powiedziałem, nigdy bym nie promował rozwiązań, które uważam za niebezpieczne. Szczepionki są wskazane, są pożyteczne i robią naprawdę dużo, dużo roboty. Dzisiaj też będę miał dla Was takie, ja na to mówię, take home message, czyli taką wiadomość, którą weźmiecie do domu. Będę Was przede wszystkim zachęcał do tego, że jeśli tak naprawdę jesteście przekonani, a jeszcze nie zaczęliście w pełni sezonu szczepionkowego, zróbcie to, co ja zrobiłem. Ja zaszczepiłem na pneumokoki całą swoją rodzinę. I tak naprawdę zawsze przykład powinien iść od góry. Tak samo z grypą.
Proszę Was, abyście zaczęli od wszystkich swoich bliskich, żebyście o nich pomyśleli i prawda, dali szerszy przykład. Szczególnie mówię, zwracam się do osób, które są przekonane do tego, co robią i wierzą w siłę szczepień, bo ja wierzę. Szanowni Państwo, żeby też być bardzo zwięzłym i opowiedzieć Wam o zasadach koadministracji szczepionek, przedstawimy teraz kilka głównych zasad, które wydaje mi się, są bardzo fajnym elementem opracowania, które Państwu przed chwilą pokazałem. Zwróćcie Państwo uwagę na oczywiście dwa typy szczepionek. Mamy szczepionki takie inaktywowane, kolokwialnie mówiąc zabite, ale też szczepionki, prawda, atenuowane, żywe. Więc okazuje się, że zarówno szczepionki inaktywowane, czyli te zabite, lub na przykład szczepionkę inaktywowaną i atenuowaną żywą można podać na jednej wizycie lub w dowolnym odstępie czasu. To jest oczywiście bardzo kluczowe. Teraz zobaczcie Państwo druga zasada, która jest kluczowa. Ja też postanowiłem to wyboldować, żebyście Państwo mogli w jasny sposób na to popatrzeć. Szczepionki atenuowane, czyli te, które są żywe, można podawać na jednej wizycie lub w odstępie minimum 4 tygodni. To jest kolejna zasada, która obowiązuje w przypadku administracji szczepień. Szanowni Państwo, kolejna bardzo ważna zasada numer 3, że szczepionki należy podawać w różne miejsca na ciele, na przykład w różne kończyny lub w tą samą kończynę, ale w minimalnej odległości około 3 cm. Tak? Więc to są główne zasady, które zastosowaliśmy. Niestety bardzo Was przepraszam za to, że dzisiaj nie mogłem znaleźć swojego zdjęcia, w którym jestem, że tak powiem, mam wbito igłę w lewej i w prawe ramię, bo chciałem pokazać, że to jest wykonalne, ale gdzieś mi ono utknęło w mediach, ale bardzo chciałem to zrobić i obiecuję, że przy najbliższej okazji, jak to odnajdę, to Wam to pokażę, że rzeczywiście poddałem się temu aktowi kanibalizmu i żyję, jak widzicie, i prowadzę z Wami webinar. Więc pamiętamy o tym, że również w przypadku kwalifikacji, odpowiadając też na Wasze prośby, bo większość z Was podejmuje jakieś różne próby w kontekście przygotowania formularzy do kwalifikacji i uzyskania zgody pacjenta, my te zgody na bieżąco dla Państwa, że tak powiem, wspólnie z Koalicją na Rzecz Szczepień przygotowujemy i dlatego też umieszczamy na naszej stronie. Cokolwiek się pojawia nowego, od razu na forum również farmaceutki szczepią Państwu pokazujemy, po to, żeby nie było jak gdyby tematu tego, że czegoś nie macie albo coś Wam jest potrzebne. Też dzisiaj bardzo dziękuję za tą bardzo dużą ilość telefonów, którą otrzymałem. Pozdrawiam serdecznie też wszystkich z Białegostoku, tam najwięcej telefonów dzisiaj było w kontekście webinaru, więc serdeczności. Moi drodzy, jeśli jakiekolwiek kwestionariusze Wam są potrzebne, bardzo proszę do mnie zgłosić na private message przez również forum, bądź też bezpośrednio. Ci, którzy mają numer telefonu, też oczywiście ja jestem osobą normalną, więc jeśli Wam coś jest potrzebne, służę pomocą, bo też taką rolę sobie obrałem. Szanowni Państwo, no oczywiście, co jest najgorsze? No najgorsze jest to, że musimy zgłaszać wszystko w naszym systemie elektronicznym, ale pamiętajcie o tym, że jest to fantastyczny dowód na to, że zwiększamy, że farmaceuci przyczyniają się do wyszczepialności. Bez dokumentacji procesu szczepień, kto ma wiedzieć, ile tak naprawdę dobrej roboty farmaceuci zrobili? Więc pamiętajcie o tym, ja wiem, że to jest ciężkie, tak jak w przypadku tabletki dzień po. Może tutaj przesadziłem, tabletka dzień po jest znacznie bardziej trudna niż wklepywanie szczepionki. Niemniej jednak, proszę Państwa, pamiętajcie o tym, żeby to wszystko odnotować i nie zapomnieć. To jest bardzo ważne. Szanowni Państwo, kilka ważnych elementów w kontekście wyjątków, bo też takie pytanie otrzymałem i starałem się na dzisiejszy wieczór przygotować się solidnie do mojego zadania. Pamiętajcie o tym, że nie należy jednorazowo i w tym samym czasie podawać szczepionki skoniugowanej 13, 15 czy 20-walentnej oraz 23-walentnej polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom. To jest jak gdyby jedna z informacji. Szczepionki te można podawać w odstępie minimum 8 tygodni, przy czym pierwszą należy podać szczepionkę skoniugowaną. To jest jedna z informacji, którą też dzisiaj zabierzecie ze sobą do domu. Druga informacja. Nie należy na jednej wizycie podawać doustnej szczepionki przeciwko cholerze i doustnej szczepionki przeciwko durowi brzusznemu. To jest jedna z kluczowych elementów. Ja przypomnę, że obecnie na liście szczepionek, które mogą wykonywać farmaceuci, zarówno w formie oczywiście część refundowanej, mówię o COVID-zie, mówię o grypie i o, prawda, seniorach, mówię o pneumokokach,
Reszta generalnie jest również dozwolona, niemniej jednak ma to formę, powiedzmy, usługi prywatnej albo też odpłatnej, gdzie jak gdyby no, trzeba zapłacić pełną kwotę. Ja też z takiej formy skorzystałem, akurat z szczepionki Engerix, którą również wykonał mi farmaceuta. Moi drodzy, więc to wszystko się dzieje i z tej perspektywy ja bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście takimi orędownikami i że wspólnie ze mną walczycie o to, żeby ta usługa po prostu się rozwijała i pomimo wielu, wielu przeszkód, które decydenci niestety nam fundują, w dalszym ciągu wierzycie w tą usługę, bo z perspektywy mojej osoby, która no, wiele lat wykonywała tą usługę w Anglii, no, to jest przyszłość i muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku byłem na kongresie w RPA, gdzie RPA, pomimo, że to jest Afryka Południowa, no może niechlubnie ona się szczyci tym, że ma największą ilość zachorowań na HIV, natomiast proszę Państwa, okazuje się, że farmaceuci zrobili tam fenomenalną robotę i właściwie na apel Ministerstwa Zdrowia i wprowadzenia odpowiedniego rozporządzenia naprawdę wyszczepili populacyjnie przeciwko różnego rodzaju chorobom właściwie 100% populacji, więc to jest niesamowite, że w takim kraju można zrobić, ale oczywiście była za tym tak zwana government agenda, czyli że rząd tutaj bardzo, bardzo powiedzmy promował ten temat i zmobilizował apteki w pewnym rozporządzeniu do tego, żeby zrobić taką właśnie wspaniałą robotę. No marzyłbym o tym, żeby w Polsce też to tak sprawnie szło i żeby to oczywiście też inne nasze bariery, które się pojawiają, o tym dzisiaj krótko opowiem, żeby też, prawda, czym prędzej zostały w jakiś sposób zmniejszone. Zwróćcie Państwo uwagę jeszcze w kontekście drugiego punktu, że między ich podaniem należy zachować minimum 8 godzin odstępu, przy czym pierwszą należy podać szczepionkę przeciwko cholerze. To jest jeden z przykładów. Szanowni Państwo, ostatnia wskazówka, mówimy tutaj o pacjentach z asplenią, czyli takich, którzy nie mają śledziony. Tutaj nie należy podawać jednocześnie szczepionek na przykład takiej na meningokoki oraz szczepionki Prevenar 13 lub 20, tutaj to jest szczepienie na pneumokoki, tutaj z uwagi na to, że jest możliwe osłabienie immunogenności niektórych stereotypów pneumokoków. Więc zaleca się oczywiście najpierw podawać szczepionkę przeciwko pneumokokom, a po minimum 4 tygodniach dajemy szczepionkę na meningokoki, prawda? Więc to jest jeden z takich kolejnych elementów, które dla Państwa powinny być ważne. Proszę Państwa, jak zachęcać pacjenta, jak Wam może też zachęcać Was do tego, żebyście motywowali pacjentów do szczepień. Ja zawsze mówię, bo widzę, że to jest problem, wydaje się to takie proste, przecież wszyscy wiemy, nawet patrząc na leki, które codziennie wydajemy, którzy pacjenci są w grupie ryzyka, którzy generalnie są obciążeni cukrzycą, nadciśnieniem, prawda, czy innymi chorobami przewlekłymi, to są wszystko pacjenci, którzy generalnie kwalifikują się do szczepień zarówno na pneumokoki, jak i na grypę. Szanowni Państwo, więc przede wszystkim promując generalnie administrację, znacznie ułatwia to proces szczepienia. Tak jak powiedziałem, pacjent jest tylko raz narażony na powiedzmy na wizytę i na 2-3 ukłucia zależy od pacjenta. Niemniej jednak nadal widzę, że jest duże zainteresowanie różnymi szczepionkami wśród tych, których przynajmniej osobiście zagospodarowałem. I ci pacjenci to są pacjenci, którzy wracają. Kolejna kwestia to apteka sama w sobie ma naprawdę olbrzymi potencjał w kontekście wyszczepialności z uwagi na ten właśnie powiedzmy obrót pacjentów, który mamy. Więc w tym momencie, jeśli mamy sytuację, w której wiemy, że pacjent jest takim pacjentem, który szybko się jak gdyby daje przekonać, ale wiemy, że może jest niepewny w kontekście powrotu do apteki po raz kolejny, to zróbmy to wszystko w jednej wizycie. No oczywiście kwestia jest to sposobu komunikacji, dlaczego taka opcja jest ważna i że to wolno zrobić. I przede wszystkim Państwo musicie być absolutnie przekonani o tym, że taka opcja jest w porządku. No jeśli ktoś oczywiście wpadł na taki cudowny pomysł, myślę, że to może być motywator, zróbcie swoje zdjęcie, jak podajcie sobie 2 szczepionki, 2 kolegów, jeśli macie, pobijajcie w ramiona, zróbcie zdjęcie, pokażcie, że żyjecie. Może to będzie niezła forma, prawda, propagowania, że szczepionki i koadministracja są bezpieczne. Przecież jak samemu to sobie robisz, no to przecież nie będziesz chciał się sam, prawda, unicestwić. No to jest oczywiste, robisz to dla zdrowia. Szanowni Państwo, jak wygląda kwestia, prawda, przypadków grypy? Bo to jest dosyć ciekawe. Muszę Państwu powiedzieć, że no, wchodzimy tak naprawdę powoli w pik sezonu i oczywiście, no niestety, no, wirusa grypy jest jak gdyby z nami coraz więcej. Dzisiaj będziemy oczywiście koncentrować nie tylko na grypie, ale i pneumokokach. Te dwa tak naprawdę zakażenia są współistniejące i warto nawet w przypadku grypy stosować szczepienia na pneumokoki.
ponieważ jak będziemy mieli ten jeden, to możemy mieć ten drugi i odwrotnie, co jest też oczywiście bardzo ciekawe, o tym też dzisiaj sobie porozmawiamy. Zwróćcie Państwo uwagę, że rzeczywiście w kontekście wyników i testów na grypę w tym roku jest ich coraz więcej niż w poprzednim sezonie. Więc jest to jakiś, powiedzmy, powód. No niemniej jednak oczywiście wiemy, że poziom wyszczepialności polskiej populacji nadal jest nieadekwatny i jak gdyby odbiega znacznie od tego, co byśmy chcieli, patrząc na przykład na inne kraje, Norwegię, czy Portugalię, czy UK, gdzie tam prawie 80% albo nawet więcej pacjentów, nawet do 85-90% jest wyszczepionych, co jest oczywiście hitem i to jest cudowne, ale tutaj nie tylko powiedziałem, jest duże zaangażowanie ze strony decydentów, którzy aktywnie promują to w telewizji, w mediach, bo tu mam czasem wątpliwości, czy tak naprawdę nasi politycy aktywnie chcą wspierać i promować szczepienia, czy w ogóle są do tego przekonani, bo muszę Państwu powiedzieć, że bez względu, powiedzmy, na organizację na górze, widzę, że jednak nikt nie zabiera jasnego stanowiska w kontekście tego, aby te szczepienia promować. Nawet do tego zobligowałem w pewnej wypowiedzi w TVN-ie, prawda, decydentów, natomiast na razie nadal w telewizji, tak jak przypuszczałem, aktywnych kampanii zachęcających do szczepień nie widać. Szanowni Państwo, więc zacznijmy dzisiaj od wirusa grypy, przejdziemy też przez kolejne. Jak wygląda obecnie ten stan na dziś? Więc zobaczcie Państwo kilka fajnych statystyk z organizacji WHO, tak zwany WHO FluNet. Zwróćcie Państwo uwagę, że na północnej półkuli w krajach o klimacie umiarkowanym aktywność grypy utrzymuje się mniej więcej na niskim poziomie, nie jest to jakoś zbytnio, powiedzmy, rozkręcone. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że w krajach Ameryki Środkowej czy Karaibów, Afryki Środkowej, tam jak gdyby jest ta aktywność podwyższona. No, zwróćcie uwagę też na aktywność półkuli południowej, gdzie tutaj jak gdyby aktywność jest znacznie podwyższona, mówię o Ameryce Południowej, Afryce Wschodniej czy Afryce Południowej. Jakie były najczęściej wykrywane wirusy? Głównie typu A, 82,9%, i tu głównie oczywiście wirusy grupy A, tutaj mówimy o wirusie H1N1, aż 63,52%, i wirus również kategorii A, H3N2, prawda, gdzie jak gdyby procentowo było to 36,48%. No też oczywiście wirus grypy typu B, tutaj głównie ze wszystkich wykrytych był to wirus generalnie B Victoria, natomiast brak wirusa B Yamagata. Więc to tak wyglądało generalnie rozmieszczenie jak gdyby populacyjne. Szanowni Państwo, zwróćcie Państwo uwagę, że z powodu grypy co minutę umiera jedna osoba. To jest niewiarygodne. Głównie dotyczy to pacjentów i seniorów, głównie pacjentów po 60 roku życia, bo niestety z wielu przyczyn jest to bagatelizowane. A w ogóle największym hitem, o którym Wam powiem, to była pacjentka, która była w wieku podeszłym 60 lat i powiedziała do mnie, że ktoś jej powiedział, że szczepionka generalnie zaburza płodność. No, wydaje mi się, że pacjentki w wieku 60 lat to już raczej nie dotyczy. Niemniej jednak, tak jak mówię, z takimi sposobami na szczepienia też się czasem trzeba zmierzyć. Szanowni Państwo, więc pamiętajmy o tym, że wirus grypy tak naprawdę może być bardzo nieprzewidywalny i finalnie może nas kosztować dużo różnych powikłań. Niestety. Proszę Państwa, jakie powikłania, o czym w ogóle mówimy? Bo teraz omówimy sobie kwestię grypy, a później za chwilę przejdziemy do pneumokoku, bo dzisiaj też one są naszym bohaterem dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim oczywiście zwróćcie Państwo uwagę, 8 razy zwiększa ryzyko udaru mózgu, głównie chodzi o powikłania neurologiczne. Zwróćcie Państwo uwagę, że 23% dotyczy utraty niezależności. Ale co to w ogóle znaczy? Okazuje się, że na skutek ciężkiego przejścia grypy jesteśmy uzależnieni od pomocy innych, proszę Państwa. Tutaj mówimy w kontekście nie tylko osób starszych, ale również młodych, które na przykład nie są zdolne pracować i muszą być długotrwale na zwolnieniu. Będąc długotrwale na zwolnieniu, są to pacjenci, którzy na przykład długo leżą, są to pacjenci, którzy później, prawda, przybędą na wadze, będą mieli różne inne komplikacje, więc w perspektywie naprawdę warto skorzystać z takiego szczepienia. Zwróćcie Państwo uwagę też kwestia powikłań diabetologicznych w kontekście, prawda, nieprawidłowych wartości glikemii, aż zwróćcie uwagę na tą procentowość, 74%. Układ krążenia oczywiście większe ryzyko zawału serca, ale to jest oczywiste, jak gdyby o tym też pamiętamy, wydaje mi się, że jednym z głównych zawsze przyczyn mojego strachu, przynajmniej jeśli chodzi o wirus grypy, były powikłania krążeniowe różnego rodzaju, prawda, zawały serca. To mnie, przynajmniej w moim przypadku, mnie to motywowało. I co najgorsze,
Tak jak powiedziałem, te wirusy w jakiś sposób, mówię tutaj, przepraszam, o wirusie grypy i oczywiście zapaleniu płuc, one są generalnie ze sobą w jakiś sposób powiązane. Tak, niestety, jak gdyby w przypadku złapania jednego, drugi prawdopodobnie, szczególnie w przypadku pacjentów hospitalizowanych, jest właściwie gwarantowany. Dlatego warto się zaszczepić. To też często pacjenci mi zadają, no tak, ale pan mi mówi, że mi się zaszczepił, ale finalnie wróciłem i miałem grypę. No, ja czasem mówię, no ale pan nie umarł, prawda? Albo pan przeżył, albo pan miał jakieś delikatne objawy, bo tak naprawdę nie wiemy, jakby się to panu finalnie skończyło, gdyby pan się nie zaszczepił. Więc to jest też złe myślenie, bo pacjenci myślą, że szczepionka to troszeczkę kandydatum, które jak to weźmiemy, to w ogóle nic nam nie będzie. Nie, nie o to chodzi, jak gdyby, żeby to tak działało. Chodzi to głównie o to, żeby być przygotowanym i żeby infekcja przeszła w sposób łagodny, kontrolowany w miarę, bez zbędnych, prawda, powikłań, które mogą znacznie wpływać na jakość życia pacjenta i no, w perspektywie mogą prowadzić nawet do kalectwa. Szanowni Państwo, obiecałem, że dzisiaj porozmawiamy również o pneumokokach, one też są na liście moich ulubionych, więc mamy jak gdyby, jeśli chodzi o choroby pneumokokowe, czyli o dwojniki zapalenia płuc, które je wywołuje, moi drodzy, mamy formę inwazyjną i nieinwazyjną, prawda? Forma inwazyjna, zwróćcie Państwo uwagę, może się rozwinąć w zapaleniu opon mózgowych, albo też tutaj może finalnie, prawda, skończyć się sepsą, co oczywiście jest bardzo trudne. W przypadku formy nieinwazyjnej możemy mieć na przykład zapalenie ucha środkowego, które, no, powiem szczerze, jest dość często raportowane, ale też możemy doświadczyć zapalenia zatok, które też no, nie, do przyjemnych nie zależy i nie należy. I zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę kwestia przechodzenia jednej formy do drugiej, czyli formy, prawda, nieinwazyjnej w inwazyjną, może oczywiście przejść tutaj bez problemu i może temu towarzyszyć bakteriemia. O czym jeszcze oczywiście możemy pamiętać i trzeba, dlaczego warto się zaszczepić, dlaczego warto motywować szczególnie seniorów. Tak jak ja jeszcze będę wielokrotnie się podkreślał, naprawdę zachęcam do zaczęcia przekonania swoich bliskich dookoła. Naprawdę można zrobić dobrą robotę i całą rodzinę pozaszczepiać. Mi się przynajmniej tak udało. Więc ciężkość i inwazyjność choroby pneumokokowej również zależy od serotypu pneumokoka, o tym też Państwo musicie pamiętać. Niemniej jednak, jakie są ryzyka? Zwróćcie Państwo uwagę, przed chwilą sobie mówiliśmy o wirusie grypy, teraz mówimy o dwojnicy zapalenia płuc. Patrzcie, choroby serca, przewlekła choroba serca, problemy z wątrobą, przewlekła choroba płuc, niewydolność nerek nawet, cukrzyca, kwestia na przykład implantu ślimakowego, czy wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzona nabyta stlenia, tak? To też oczywiście jakie są problemy. Niedokrwistość się powata, inne oczywiście hemoglobinopatie, czy też zwróćcie Państwo uwagę na wrodzone czy nabyte niedobory odporności. Tutaj oczywiście też kwestia u pacjentów, którzy są zakażeni wirusem HIV, czy mają chorobę Hodgkina. Również zwróćcie Państwo uwagę na temat pacjentów z taką powiedzmy uogólnioną chorobą nowotworową, ale też w przypadku pacjentów, prawda, poddanych immunosupresji z białaczką czy szpiczakiem mnogim. Również oczywiście pacjenci, którzy są po przeszczepie, to też oczywiście są, prawda, rekomendacje do pacjentów generalnie, którzy powinni zastosować szczepienie przeciwko, prawda, chorobie pneumokokowej. To jest, tak jak powiedziałem, bardzo duża grupa ryzyka, która spokojnie, nawet patrząc, proszę Państwa, często po recepcie, często patrząc generalnie na leki, jakie pacjenci otrzymują od Was, łatwo od razu to wyłonić i od razu generalnie zapytać, czy ewentualnie pacjent by się skusił. Mam nadzieję oczywiście, że też ta droga w kontekście szczepień będzie za chwilę ułatwiona. Liczę na to bardzo serdecznie i też temu kibicuję. Liczę, że wszystko jest już, że tak powiem, na ostatnim, że tak powiem, wykonaniu. Zwróćcie Państwo uwagę, że niestety też ta śmiertelność, prawda, w kontekście podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego, to w przypadku zwróćcie zawału serca czy udaru mózgów, no niestety jak gdyby jest to bardzo, że tak powiem, powiązane. I zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę no, przy powikłaniu, dołączeniu się, prawda, infekcji pneumokokowej
może tak naprawdę stać się przyczyną zgonu. Tak jak mówię, to jest ciekawe, nie do końca chodzi o to, z czym się zgłaszamy, chodzi o to, co się nam dołącza i że w przypadku na przykład zapalenia płuc może to być tak zwanym czymś fatalnym, prawda? Fatality jest tak zwanym, czyli może się źle skończyć. Zwróćcie Państwo uwagę, że może nastąpić również jak gdyby kwestia związana z zaostrzeniem samego przejścia infekcji. Mówię o PHP, ale też pacjentów zasną, ale również oczywiście kwestia później bardzo zmniejszonej jakości życia. Mówię tutaj głównie o rozwoju demencji, czy też, prawda, niepełnosprawności. Niepełnosprawność jest straszna, ponieważ wszelkie choroby, które powodują unieruchomienie, tak naprawdę ciężko później wrócić ponownie do właściwego funkcjonowania. Proszę Państwa, jeszcze w przypadku młodych ludzi, w pełni wieku, rzeczywiście jest prościej. Już u osób starszych one z reguły wymagają kogoś do pomocy. Nie są w stanie często sami wracać do codziennego życia i czas takiej rekuperacji, czyli wracania do życia może znacznie się przedłużyć. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze Państwu powiedzieć o tym, jak wygląda kwestia alternatyw w kontekście schematów szczepień przeciw pneumokokom, prawda? Mówimy o szczepionce 20-walentnej, 13 czy 23-walentnej, więc pamiętamy o tym, że 20-walentna to jest jednodawkowa lub tutaj podajemy dwie dawki, 13 i 23-walentne. To są oczywiście takie schematy, które mam nadzieję w jakiś sposób Państwu ułatwią. I też tak jak powiedziałem, zachęcam, żeby też Państwo widzieli, co jest refundowane, co nie jest refundowane. Mówimy głównie o pacjentach dorosłych powyżej 18 roku życia oraz pacjentów z grupy ryzyka. Więc tutaj pierwsza dawka, jeśli jest to dawka 20-walentna, jest nierefundowana, ale z kolei na przykład jedna dawka 13-walentnej szczepionki jest oczywiście refundowana, kiedy pacjent ma 65 lat plus. I o co tutaj chodzi? Głównie mówimy o pacjentach, którzy są w umiarkowanym do wysokiej grupy ryzyka, prawda? Oczywiście w nawiązaniu do poprzedniego slajdu, gdzie widzieliście ten zakres, który jest bardzo, bardzo szeroki, ale tak jak powiedziałem, myślę, że każdy farmaceuta, który pasjonuje się szczepionkami, jest w stanie spokojnie powiązać choroby współistniejące w oparciu o leki, które pacjentowi wydajecie versus zaoferowanie, prawda, szczepionki. Pamiętamy o tym również, że Prevenar 13 tutaj jest jak gdyby podlega refundacji, głównie u pacjentów, u osób generalnie powyżej 65 roku życia, którzy też również są z umiarkowanym do wysokiego ryzyka choroby pneumokokowej. To jest oczywiście bardzo ważne. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tym schemacie oczywiście mamy podwójny schemat i pierwsza dawka oczywiście 13-walentnej jest refundowana, natomiast powyżej ta druga już niestety nie jest, prawda? Ale tak jak mówię, ten schemat jest bardzo ważny i też dlatego postanowiłem go Państwu tutaj pokazać w takiej bardzo transparentnej formie. Jeśli chodzi o kwestie dorosłych, jeszcze raz powtórzę, lat 65 plus powyżej, tutaj oczywiście pierwsza dawka 20-walentnej szczepionki jest nierefundowana lub tutaj kwestia, prawda, drugiego schematu, czyli mamy jak gdyby jedną dawkę szczepionki 13-walentnej, która jest refundowana, gdy pacjent jest w grupie ryzyka. I to jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo kluczowe. Później kolejna dawka to jest 23-walentna szczepionka powyżej jednego roku, która powinna zostać podana. Niestety nie jest ona refundowana. Ale niemniej jednak, tak jak powiedziałem, szczepimy się dla własnego bezpieczeństwa. Muszę Państwu powiedzieć, że nawet kwestie szczepionki na krztusie, która jest bardzo, 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 no dość droga, powiedzmy, no, kwestia jest tego, czy w to wierzymy. Jeśli w to wierzymy, a w coś trzeba wierzyć, a ogólnie wierzę w naukę, biorąc pod uwagę te wszystkie badania, które są, one zdecydowanie, prawda, pokazują skuteczność, że warto. Chyba o to też chodzi. Proszę Państwa, nie omieszkałem też podsumować tematu związanego z finansowaniem szczepień w aptekach, więc jeszcze raz, żeby to jasno wybrzmiało, jedyną finansowaną publiczną szczepionką jest szczepionka, prawda, 13-walentna i ona jest na liście 65 plus, jest bezpłatna dla pacjentów, którzy pojawiają się z chorobami współistniejącymi i mają powyżej 65 roku życia. To jest bardzo ważne. Co jest jeszcze bardzo ważne? W całości dla tych pacjentów w grupie ryzyka jest to finansowane ze środków publicznych.
Co niestety jest tutaj kluczowe jeszcze, to jest to, że aby taką szczepionką zaszczepić, trzeba pacjenta wysłać do lekarza, aby następnie wrócił do nas. Co znaczy, że nie jest jak gdyby niemożliwe, od razu powiem, kwestia jest tylko tego, jak nad tym popracujemy i ile mamy do tego zapału. To jest bardzo ważne, żeby tego zapału nie tracić i myślę, że już za chwilę też ta recepta farmaceutyczna refundowana, czy recepta od farmaceuty będzie też taką formą, aby ułatwić nam ten proces, bo tak jak powiedziałem, żeby też to jasno wybrzmiało, ja nie jestem zadowolony z formy, w jakiej to w tej chwili funkcjonuje, ponieważ uważam, że tą całą pracę, którą wykonaliśmy w czasie pandemii, obecnie dziwne legislacje, niezrozumiałe, nielogiczne nawet bym powiedział, utrudniają nam ten proces. Ale niemniej jednak zachęcam do tego, żeby się nie poddawać, ponieważ zawsze, jak to mówią, po najgorszej zimie przyjdzie wiosna, jak to śpiewał kiedyś Piasek Piaseczny, prawda? Więc co jeszcze? Przede wszystkim te szczepionki, o czym trzeba bardzo powiedzieć, jeśli chodzi o pneumokoki, one są całoroczne, więc nie ma takiego peak sezonu, jak na przykład w przypadku grypy, że od września, prawda, możemy pacjentów zaszczepiać aż do lutego, nawet niektórzy mówią marca. Tu możemy robić to na okrągło przez cały rok i oczywiście głównie w aptece jest schemat jednodawkowy. To jest szczepionka skoniugowana i to jest to, co z reguły się robi. Jeśli chodzi o szczepionkę 20-walentną, ona tak naprawdę nie wymaga podawania dawki następnej, więc tak naprawdę robi się to raz. Jeśli chodzi o, prawda, szczepionkę refundowaną, ten schemat może wymagać dodatkowej, prawda, dodatkowej dawki, co jak gdyby też pokazałem Państwu na schemacie. Jeśli chodzi o koszty, dla 65+ jest to bezpłatne, głównie w kontekście, prawda, również pacjentów z chorobami przewlekłymi. Zwróćcie Państwo uwagę, bo też często takie pytanie jest, no tak, ale jak teraz zostanę za darmo, to później będę musiała zapłacić. Po pierwsze, pamiętajcie, że Państwo, że pacjenci, którzy generalnie się zaszczepili, to są pacjenci, którzy są wyznawcami szczepień i oni będą to chcieli na pewno i często muszę Państwu powiedzieć, że są to pacjenci, którzy bez problemu wydadzą te kilka złotych czy kilkadziesiąt złotych, czy nawet kilkaset złotych po to, żeby się zaszczepić. Po pierwsze, bez problemu, bez kolejki, szybko i w aptece, do której już część z nich jest przyzwyczajona, bo to, o tym musimy sobie jasno zdać sprawę. I pamiętamy o tym jeszcze kwestię oczywiście, która jest bardzo ważna, 13-walentna jest bezpłatna dla pacjentów 65+, u których generalnie występują, prawda, więcej niż jeden czynnik ryzyka z listy, którą Państwu wcześniej widzieliście i muszę Państwu powiedzieć, że ona będzie udostępniona również na stronie farmaceutyki szczepią wraz z linkiem do nagranego webinaru. Szanowni Państwo, jeszcze kilka ważnych informacji. Na stronie FZ-u pod linkiem, który też możecie Państwo sobie później, prawda, pobrać. Ważne jest na to, że musi być, prawda, recepta refundowana z dopiskiem S. To jest bardzo ważne, żeby taka recepta rzeczywiście była dla pacjenta bezpłatna i finansowana, prawda, z środków NFZ. To jest jak gdyby oczywiście bardzo ważne. Mówię o pacjentach oczywiście 65 powyżej. O tym musicie pamiętać. Też warto lekarzowi, mam nadzieję, że zaprzyjaźnionemu o tym przypomnieć, żeby później nie wracało. Kwalifikacja do szczepień przeciwko pneumokokom. To jest bardzo, bardzo ważne. Również na stronie farmaceuci szczepią w kwestii zakładcy, kwestionariuszu do kwalifikacji. Macie Państwo zbiór wszystkich potrzebnych formularzy opracowanych do szczepienia przeciwko pneumokokom. I jeśli chodzi o przeciwwskazania, proszę Państwa, głównie mówimy o pacjentach, którzy mieli ciężkie reakcje alergiczne wcześniej, anafilakcji, ale w tym anafilakcjach to oczywiście wiemy, czasem słyszymy historię, że pacjentka miała anafilakcję i jechała 3 godziny do szpitala, bo ją ugryzła pszczoła, tak? No i gdyby to była anafilakcja, to 3 godziny by do szpitala nie musiała jechać, bo by prawdopodobnie już do tego szpitala nie dojechała, więc oczywiście mówię o takich różnych absurdach, które się zdarzają, pacjenci nie do końca rozumieją, prawda, co to jest anafilakcja, dokładnie tak jak pacjentów pytasz, czy ma pani jakieś choroby przewlekłe, ona mówi, że nie jest perfekcyjnie zdrowa, ale dlatego jest zdrowa, bo bierze leki przecież na te choroby, więc ogólnie objawów nie ma, bo bierze leki, ale jak zapytam o leki, to ona wtedy mówi, 26 wypada z torby, prawda, więc tak to mniej więcej wygląda, więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby rzeczywiście kwestie były związane z dokładnym wywiadem, ale do tego macie kwestionariusze, zachęcam do odwiedzenia strony pobierania kwestionariuszy, tam to wszystko jest, można sobie wydrukować i
bez problemu z tego skorzystać. Szanowni Państwo, kolejna grupa. Są to pacjenci, którzy mają ostre, zaostrzone choroby infekcyjne. I oczywiście niezależnie od tego, czy mamy gorączkę, czy na przykład jest to zaostrzenie jakiejś choroby przewlekłej, w tym okresie nie wolno takiego pacjenta zaszczepić. Czyli jeśli ktoś nam przyjdzie niestabilny, jak ja to mówię, wczorajszy lekko, to są pacjenci, którzy generalnie absolutnie nie nadają się do szczepień. Więc co jeszcze? Wracamy z kolei do kwestii jeszcze rozpoznania. U jakiegokolwiek pacjenta, jeśli mamy choroby przewlekłe z listy, które były wcześniej wskazaniem do wykonania szczepienia, nie powinno być traktowane jako przeciwwskazanie. Dorośli oczywiście, którzy najbardziej wymagają jakby wsparcia, jeśli chodzi o chorobę pneumokokową, to są osoby obciążone przewlekłymi chorobami. Ja to też wielokrotnie dzisiaj będę mówił, bo naprawdę tych grup ryzyka jest bardzo dużo i również osoby starcze. Ja będę jeszcze raz zachęcał do tego, żeby wszystkich w rodzinie zaszczepić i namówić do tego, żeby skorzystali. Szczególnie, prawda, seniorów, których na pewno każdy z nas i w większości ma. Szanowni Państwo, co jeszcze? Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby jeszcze raz przypomnieć o kwestii dopisania literki S. To jest taki follow-up message jeszcze, który Państwu powiem. I pamiętamy o tym, że na liście bezpłatnych leków dla osób po 65 roku życia znajduje się 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom. I generalnie jest to szczepionka bezpłatna dla osób z chorobami współistniejącymi. Zobaczcie Państwo, piękna lista, piękne ikony, prawda, i bardzo dużo różnego rodzaju schorzeń, które Państwo doskonale znacie. Ja to jeszcze raz powtórzyłem, żeby Państwo zapamiętali. W bardzo prosty sposób można generalnie pacjentów zachęcić, biorąc pod uwagę nawet analizę tego, co pacjenci na receptach mają, aby zapytać, wystarczy zapytać i spróbować, bo proszę Państwa, ja wiem, że my mamy dużo pracy, niemniej jednak warto próbować zachęcać i propagować szczepienia wśród aptek. Nie omieszkałem o tym powiedzieć, że mamy dostępny kwestionariusz, więc co ciekawe, dlaczego jest z polskim, angielskim, ukraińskim? Ponieważ tak Państwo mi mówili, że takich pacjentów obsługujecie, więc też wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom, w zakładce kwestionariusze możecie Państwo pobrać w tych trzech językach, prawda, kwestionariusze do kwalifikacji przeciwko pneumokokom. Więc oczywiście za wszelkie Państwa pomysły, inspiracje dziękuję, również w imieniu całego zespołu Farmaceuci Szczepią. Tam generalnie na bieżąco będziemy co możliwe, prawda, dokładać. Jeśli Państwu czegoś brakuje, też proszę o taką wiadomość, zaraz szybko będziemy reagować na te potrzeby. Szanowni Państwo, teraz sobie porozmawiamy, czy jest coś, co możemy wykorzystać do tego, żeby wzmocnić generalnie kwestię rekomendacji do szczepionek. My, proszę Państwa, patrząc, obserwując kwestie związane z rozwojem różnego rodzaju portali cyfrowych w Polsce, stwierdziliśmy, że chyba będziemy jeszcze musieli trochę na to poczekać i stwierdziliśmy, że możemy wyjść do przodu i jak gdyby stworzyliśmy narzędzie, które będzie wspierało konsultacje pacjenta za pomocą technologii, bo przecież nie zawsze musimy pamiętać, czasem fajnie by było, żeby narzędzie nam podpowiedziało, patrz, to jest pacjent w grupie ryzyka i tak dalej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale kilka lat temu, w 2015 roku, rozpocząłem taki bardzo duży projekt, który nazywał się OpFarmSoft i stworzyliśmy konsorcjum naukowe Pictorex, które oferowało wtedy nazywany system OpFarmSoft Nowa, czyli oprogramowanie nowoczesne do świadczenia opieki farmaceutycznej. Proszę Państwa, dla tych, którzy nie wiedzą, los firmy potoczył się bardzo dobrze, ponieważ została sprzedana do nowego właściciela, który jest inwestorem branżowym, który doskonale wie i odpowiada na potrzeby farmaceutów, a generalnie my, zespół naukowy, możemy się rozwijać w technologii i tworzyć super wspaniałe promptery, zabawki dla Państwa. Bardzo ważne jest to, aby tak naprawdę nie tracić czasu na czytanie dużych jakichś pozycji książkowych, bo możemy to wszystko mieć fajnie skumulowane, zagregowane w postaci specjalnie dedykowanego promptera, który jest dokładką do systemu komputerowego, tego, który Państwo korzystacie w aptece, ale też oczywiście no, nasza platforma, prawda, daje możliwość dodatkowych elementów, które są bardzo ważne. No, mamy różnego rodzaju formy, formami filmów, różnego rodzaju zakładek, chatbotów i tak dalej, czy też przykład mamy angielskiego portalu firmowanego nazwą NICE, National Institute for Clinical Excellence,
który, prawda, daje możliwość dostępu do informacji o lekach. Pomyślałem, że w Polsce też powinno coś takiego się wydarzyć, więc rozwinęliśmy naszą platformę i stworzyliśmy, proszę Państwa, jedyny w swoim rodzaju system do wspierania nie tylko informacji w aptekach, ale również programów szczepionkowych, żeby łatwiej Wam było wyłapywać pacjentów w grupie ryzyka. Tak jak powiedziałem, ja jestem człowiekiem, który nie czeka na to, czy ktoś coś zrobi, czy decydent zdecyduje, my po prostu robimy, ponieważ przede wszystkim, proszę Państwa, mamy w tym kontekście na uwadze Państwa, powiedzmy, spokój, ale też Państwa komfort pracy i muszę Państwu powiedzieć, że Pictopharm narzędzie jest to wyjątkowy, wydaje mi się, w tej chwili projekt, który nie tylko jest zbudowany w oparciu o sztuczną inteligencję, bo jak my o tym mówimy, to my już to zaczęliśmy wiele lat temu rozwijać technologię i jest to najlepiej zbadane naukowo rozwiązanie w Polsce, mogę to z całą pewnością, jest to nie do podważenia, bo tych publikacji jest kilkadziesiąt, mogę o tym mówić. Proszę Państwa, czym jest Pictopharm? Pictopharm jest dodatkiem do oprogramowania, który jest prompterem i podaje najważniejsze informacje w formie bardzo przystępnych komunikatów. Wszystko to, co dziś jest w dużych książkach, my to wszystko ścisnęliśmy i podaliśmy Państwu w formie narzędzia, które jest polskim narzędziem, proszę Państwa, zbudowane przez polskich naukowców, cieszy się świetną reputacją za granicą, o tym mówimy i cały świat o tym huczy. Co zrobiliśmy? Mam nadzieję również, że w tym wypadku Państwo będziecie z tego chcieli skorzystać. Damy Państwu, każdej osobie, która jest zainteresowana po tym webinarze skorzystaniem z oprogramowania, dajemy oczywiście free trial, informacje podam na końcu webinaru. Proszę Państwa, dajemy wiele bardzo opcji w kontekście nie tylko optymalizacji farmakoterapii, dawkowania, ale również kryteriów włączenia pacjenta do programów szczepionkowych, zarówno na grypę, jak i na pneumokoki, czy na COVID. Chodzi o wyłapywanie grup ryzyka, po wykorzystaniu specjalnego algorytmu, który zaprojektowaliśmy do tego projektu. Szanowni Państwo, więc tak jak mówię, naszą też taką, powiedzmy, wytyczną było to, że połączyliśmy pewne grupy produktów leczniczych, które bezpośrednio łączą się nie tylko z jednostką chorobową, ale również z predyspozycją do, prawda, podania na przykład bezpłatnej szczepionki dla seniora w grupie ryzyka 65+, mówię na przykład o 13-walentnej szczepionce na pneumokoki. Więc tych połączeń zrobiliśmy bardzo, bardzo sporo po to, żeby Państwu ułatwić proces szczepień. Tak jak powiedziałem, ja nie lubię czekać na to, czy coś generalnie będzie zrobione, bo z reguły państwowe na państwowe się czeka, więc stwierdziliśmy, że ta platforma będzie czymś bardzo nowoczesnym i też na pewno szybko się Państwu zwróci. Szanowni Państwo, więc tak jak powiedziałem, temat piktogramów, temat generalnie produktów nie jest nam obcy, ale też przede wszystkim to, co jest ciekawe, jeśli ktokolwiek myśli o tym, żeby wykorzystywać studentów, czy też, prawda, praktykantów i tak dalej, myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie do tego, żeby poprawić ich efektywność przy konsultowaniu za pierwszym stołem, przy używaniu Pictopharmu, czyli tego nowoczesnego oprogramowania, które przeszło naprawdę dużą rewolucję technologiczną i wydaje mi się teraz, że szóstka to za mało. Szanowni Państwo, zapraszam też oczywiście na stronę, tam jest kontakt, jeśli ktoś ma ochotę skorzystać z bezpłatnej, że tak powiem, pilotażowej wersji, zachęcamy, która będzie wspierała szczepienia, dlatego też oczywiście nie omieszkałem się o tym tutaj przypomnieć. Dla tych oczywiście, którzy są zainteresowani, prosimy o kontakt, bo myślę, że projekt jest naprawdę wart uwagi i fajnie się w Polsce rozwija. Szanowni Państwo, więc mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie ze mną było dla Państwa inspirujące i oczywiście zachęcam do kontaktu. Teraz podpowiadamy sobie na pytania. Zaraz zobaczymy, co tutaj generalnie jest. O, widzę, że tych pytań jest całkiem sporo. Zaraz muszę przewinąć, gdzie ten trochę z tego zobaczymy. Dobra, jakie są przeciwwskazania do wykonania wielu szczepień w jednej jednostce czasowej u pacjenta poza oczywiście zakażeniem i chorobą AIDS? Agnieszko, to tak jak widziałaś generalnie na wytycznych. W tym przypadku oczywiście nie ma tak naprawdę, no bo z reguły jak się wyślę do lekarza, to lekarz tak powie, żeby wykonać. To jest zawsze zasada risk vs benefits. No jeśli pacjent jest stabilny ogólnie, jest w formie dobrej, nie ma przeciwwskazań. Widzieliście Państwo, że tam była jedna tylko linijka, kiedy pacjent generalnie jest naprawdę ma objawy takie, że jest albo bardzo chory, albo w fatalnym stanie, takiego pacjenta oczywiście mu tych szczepionek absolutnie nie podajemy. Ale tak jak powiedziałem, to się zdarza naprawdę bardzo, 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 bardzo rzadko. Tych przeciwwskazań jest rzeczywiście
bardzo mało. Czy będzie o czynach niepożądanych? Ciągle przychodzą pacjenci zgłaszać dolegliwości po. Ewo, to znaczy, jak piszesz odczyny niepożądane, co dokładnie zgłaszają pacjenci? Bo też, proszę Państwa, pamiętajcie, że naprawdę wiele często odbiega od tego, co pacjenci zgłaszają, a co rzeczywistości pacjenci mają. Teraz, czy rzeczywiście widziałeś to na własne oczy, czy pacjent mówi to w rozmowie telefonicznej przez telefon, albo jeszcze podawał to w czyimś imieniu, no bo to jest kwestia tego typu, prawda? Ogólnie szczepionki są bardzo dobrze przebadane. Po niektórych ręka boli bardziej, po niektórych boli mniej, natomiast w perspektywie tych wielu lat szczepień, które ja wykonuję, powiem szczerze, że ogólnie mi się naprawdę nigdy nic nie przytrafiło, więc ogólnie jak gdyby jest naprawdę w porządku i naprawdę nie ma się czego bać. Nie wiem tak naprawdę, co też Państwo myślicie, jak gdyby z czego wynika Państwa strach i czego tak naprawdę się boicie, czy wstrząsu anafilaktycznego ewentualnie, czy reakcji alergicznej, bo jeśli pacjent mówi na reakcję alergiczną, że go boli w miejscu wkłucia, no to jest to oczywiste, o tym trzeba powiedzieć, o tym jak gdyby też zawsze rekomendować, jeśli oczywiście można, albo paracetamol, albo generalnie zimny okład, to są standardowe, prawda, procesy, które idą za tym, że pacjentowi trzeba po prostu o tym powiedzieć. Więc o tym, tego musicie być Państwo świadomi, no nawet jak wkujemy trzy razy, no proszę Państwa, no, mnie też bolała ręka, niestety, jak to się mówi, korzyści versus prawda, ryzyko. Zawsze tak jest. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o szczepienia, zawsze główne, kluczowe jest tutaj, prawda, wszystko jest in plus generalnie. W większości przypadków jest in plus. Tak jak powiedziałem, naprawdę się to mega rzadko zdarza. Jeśli pacjenci są naprawdę trudni klinicznie, wtedy zawsze nie umieszkam odesłać, prawda, takiego pacjenta do lekarza, bądź często na przykład podawanie szczepionki w miejscu, gdzie może być poddane o obserwacji, bo też takich pacjentów mieliśmy, kiedy odsyłam pacjenta, prawda, do jednostki, tutaj nawet czasem do szpitala, kiedy pod obserwacją, bo pacjentka mówiła i twierdziła, że miała bardzo często wstrząsy anafilaktyczne, jak gdyby mi już zabrakło w pewnym momencie wyobraźni, taką pacjentkę po prostu trzeba odesłać, powiedzmy w formie obserwowalnej pod okiem ekspertów czy paramedyków podadzą szczepionkę, jak tak bardzo pragnie, żeby tutaj ewentualnie taką odpowiedzialność z Państwa zdjąć. Niemniej jednak proces podawania tych wszystkich szczepionek, o których dzisiaj porozmawialiśmy, jest naprawdę wysoce bezpieczny i nie ma przeciwwskazań. Nawet jakiś czas temu były podawane takie statystyki, że znacznie częściej możemy zginąć w wypadku samochodowym albo od uderzenia pioruna, aniżeli generalnie na skutek powikłań związanych z szczepionkami. Szanowni Państwo, więc ten webinar będzie oczywiście dostępny jeszcze w internecie. O, pytanie jeszcze dobre, znalazłem jedno. Czy szczepionka może być również w przypadku tak zwanej ciąży zagrożonej? Jeśli chodzi o ciążę zagrożoną, absolutnie bym się zapytał tej pacjentki, skąd ona ma takie informacje, czy to rzeczywiście tak lekarz powiedział. Poza tym ciąża zagrożona z reguły to nie jest ciąża, która przychodzi do apteki. To też z mojego doświadczenia wiem. I taką pacjentkę bym jak gdyby zdecydowanie kierował pod obserwację lekarza, choć wiem o tym od was, że często nawet lekarz boi się w POZ-cie pierwszego kontaktu taką szczepionkę zaordynować, więc wiem, że to są przypadki i też takiego strachu, więc z reguły wtedy odsyła się do ośrodka specjalistycznego, gdzie pod obserwacją taką szczepionkę się, prawda, poda. Oczywiście dlaczego to jest bardzo ważne? Z perspektywy, tak jak powiedziałem, hospitalizacji, pamiętamy o tym, że jeśli pacjent złapie grypę, ma dużą szansę, że złapie pneumokokowe zapalenie płuc, które może się okazać śmiertelne, więc warto, powiedzmy, taka pani, która będzie miała gdzieś rozwiązanie w jakimś późniejszym terminie albo się zbliża, warto się przygotować do tego i te szczepionki sobie, prawda, zaordynować. To jest oczywiście bardzo ważne. Co jeszcze mamy jakieś pytania? Patrzę, przeciwwskazania wielu szczepień w jednej jednostce czasowej, pacjenta poza, oczywiście to już opowiedzieliśmy. W jakimś schemacie po wykonaniu wszystkich szczepień w jednostce czasowej system odpornościowy wykształci przeciwdziała w takim zakresie 2-3 tygodnie. Agnieszko, to jest różnie. To jest różnie i to by trzeba już było specjalistycznie popatrzeć na informacje w charakterystyce produktu leczniczego, bo takie powinny się znajdować. Jeśli te informacje jak gdyby nie będą tam, ja proszę o skierowanie takich informacji do mnie personalnie i takie zbiory, jeśli to bardzo Cię interesuje, dla Ciebie podsumowanie, które w formie powiedzmy one slideru albo one pagera umieszcz na stronie. Jeśli to będzie Ciebie interesowało, oczywiście ja to przygotuję, nie ma problemu. Co jeszcze? Jeśli chodzi o połączenie
Spivax i FSME. Też proszę o to pytanie, będę musiał się przygotować i jak gdyby przeanalizować, czy jest to możliwe. Czy coś jeszcze są tak rozbudowane? Dlaczego kwestionariusze są takie rozbudowane? Proszę Państwa, no my kierujemy się generalnie dobrem pacjenta i pewnym uznanym wzorcem w kontekście przygotowania tego typu kwestionariuszy i przede wszystkim chodzi o odpowiedzialność tak zwanego farmaceuty, tak? Chodzi o to, żeby w pełni generalnie za, powiedzmy, uzupełnić wszystko, co z perspektywy potencjalnego późniejszego, nie wiem, roszczenia czy problemu było zabezpieczone. Kwestionariusz jest tak naprawdę bardzo ważny i ja zachęcam do dokładnego komunikowania i przechowywania ich, z uwagi na to, że w przypadku, to coś się może zawsze wydarzyć, wiadomo, to jest, proszę Państwa, no risk, no fun, jak ja to mówię, więc warto generalnie wszystko dokumentować. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy, to też zawsze powtarzam Państwu, że rzeczy, które nawet się nie znajdują na kwestionariuszu, ale uważamy to za ważne, ja czasem nawet dopinałem różne informacje, kserokopii dokumentacji medycznej do takich formularzy po to, żeby po prostu, jeśli uznam, że to jest ważne, z perspektywy mniej mojego bezpieczeństwa, ja to dodawałem. Więc to jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo kluczowe. Jeśli chodzi o kwestie ciężarnych na COVID, no ja nie miałem takich problemów, żeby ciężarna kobieta nie mogła się na COVID zaszczepić, więc i moim zdaniem jak najbardziej zawsze risk vs benefits, nie ma takich przeciwwskazań i też takie pacjentki jak gdyby miałem. Jest to osoba dorosła, farmaceuta może kwalifikować osobę dorosłą, więc takich przeciwwskazań nie miałem, jeszcze takich kobiet bardzo dużo w swojej karierze szczepionkowej miałem. Szanowni Państwo, więc jeśli są jeszcze jakieś pytania, to oczywiście serdecznie Państwa proszę do ich zadawania, a jeśli nie, cały webinar będzie dostępny. Zapraszam oczywiście do aktywnego uczestniczenia, do pobrania sobie albo zgłoszenia się po bezpłatną aplikację, żeby zobaczyć, sobie potestować i się tym pobawić, jak to działa. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że uznacie, że ten czas, który ze mną spędziliście, był przydatny. Wszystko będzie na stronie Farmaceuci Szczepią z linkiem podanym przez nasze forum, również tutaj samej nazwy Farmaceuci Szczepią, gdzie Państwo ciągle aktywnie uczestniczycie i zdobywacie, moim zdaniem, bardzo wartościowe informacje. Serdecznie Państwu dziękuję, dobrego wieczoru i do usłyszenia, do zobaczenia na forum.